Lustrzaku Czech Króli. Brawo, dziękujemy za odwagę, za chęci. Dobrze, że jesteście. Niektórzy mają piękne stroje, ale wszyscy... Muszę to ze studia chyba głosić za chwilę. Pójdę do studia. Zapraszamy. Proszę tych wszystkich, którzy mają korony, którzy mają stroje, swoje, nie swoje, zielone, żeby szli na czele. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Za koniem naszym królewskim. Za królem przede wszystkim naszym. Proszę. Jezusa kochają. Na początku słowo do witania prosimy księdza prawa Henryka Boszka, zapraszamy na show. Pokażcie,
Dawajcie, brawo! Gdzie idziecie?
Ludzie, stójcie! Jabłka, proszę, zakosztujcie. Nie ma co iść w tamtą stronę. Tu jabłuszko jest czerwone. Skosztuj jabłka, będę szczery. To jest droga do kariery. Słuchać chcesz zakazów Boga? Nie jest to wolności droga. Do nas, kto nie skory, do posłuchu i pokory. Wąż ma rację, owoc świeży, dla dorosłych, dla młodzieży. Nic nam przecie... Nie wolno nam jeść owocu z drzewa, który jest w środku ogrodu. Wtedy wąż rzekł: Bóg wie, że gdy spożyjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Brawa dla aktorów! Kolejna scena, dwór Heroda, szkoła numer 3 imienia Jana, świętego Jana Pawła. Nie trzeba, tu frykasy zamiast chleba. Dla każdego też kanapa, najprawdziwsza, nie atrapa. Odpoczywasz, leżysz sobie, zero myśli, wino w głowie. Pan ten w czapce, pani w futrze, proszę włączyć się do uczty. Pan w koronie, tak w koronie, miejsce jeszcze jest przy tronie. Herod prosi wszystkie tanie, będzie taniec, będzie taniec. Po co gdzieś tam maszerować, u nas uczta? Pięknie śpiewać. Więc prosimy, wszystkie panie, każda wisior tu dostanie. Nie wiesz, po co w życiu władza? Zabij to, co ci przeszkadza. Proszę do mnie na pałace. Hojnie płacę, hojnie płacę. U nas przepych, u nas złoto. U nas pachnie nawet błoto. Zapraszamy do Heroda. Na człowieka, na człowieka. Spójrz, jak oni są ubrani. Lepiej będzie im z nami. Nie omamcie się tą bzdurą. Pokażemy, kto jest górą. Bóg dla ciebie, Bóg dla wszystkich. Starych, młodych, dalekich, bliskich. Wracaj, wracaj do gospody, bo gospoda jest dla młodych. Dokąd idzie pan tak młody, pani młoda? Więc wracajcie do Heroda. Tam nikt nie chce słabych ludzi. U nas radość sobie zbudzi. Najlepszy. Osioł! Bo mamy kolejną scenę, show z pasterzy. Przygotowana ta scena jest przez dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 imienia Janusza Korczaka. Zapraszamy! Proszę się przesunąć. A co to za gwiazda nam tak mocno świeci? A któż to? Czyż to anieli Boże? Cóż nam oznajmić chcieli? Nie bójcie się, niech każdy się weseli. Pójdźcie do Betlejem, abyście ujrzeli. Narodził się dziś Pan nad Pany, na zbawienie ludziom zesłany. Idźcie, pasterze, w ubogiej stajence, znajdziecie z matką to niemowlę święte.
śmiesznie. Więc gdzie jest Boża Dziecina? Bo tu niestety jej nie ma. Orszak rusza dalej, a w dowód naszej miłości niech kolęda z nami gości. Niechaj z nami rozśpiewa. Wciąż wielce było niespokojne. Walczyłem z pustką w sobie i wygrałem wojnę. Sięgnąłem wzrokiem wyżej, gwiazda na ratunek przyszła i pokazała zbawienie kierunek. Dziś, Jezu, składam pokłon przy żłobku, przysianie. Niech miłość trwa na zawsze, w sercu mym zostanie. Pochylmy teraz głowy i powtórzmy wszyscy razem. Witaj, Jezu, w żłobie kłaniamy się Tobie. Witaj Jezu w żłobie, kłaniamy się Tobie. Jeszcze raz. Witaj Jezu w żłobie, kłaniamy się Tobie. I ostatni raz pełnym sercem. Witaj Jezu w żłobie, kłaniamy się Tobie. Teraz będzie słowo dziekana księdza Karola. Raz przyszedł i pokłonił się Bożemu Dziecięciu. Bardzo dziękuję i tym, którzy bezpośrednio występowali. Bardzo dziękuję dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, młodzieży, dzieciom ze wszystkich szkół z Wieruszowa. Dziękuję nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom, katechetom ze wszystkich szkół średnich z Wieruszowa. Bardzo dziękuję serdecznie siostrze Marii, dyrektor przedszkola. Moi drodzy, dzisiejszy orszak jest piątym jubileuszowym orszakiem, ale jednocześnie dzisiaj obchodzimy 10. rocznicę polskiej na świecie pokłaniania się Bożej Dziecinie. Równocześnie w tym roku obchodzimy przecież stulecie odzyskania niepodległości i oraz 650-lecie lokacji miasta Wieruszowa. Zanieśmy wspólną modlitwę Bożej Dziecinie. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, dla naszego miasta, dla naszych rodzin i nas samych. Módlmy się wspólnie śpiewając. Odnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. Dobry przypomniał nam, że zawsze, kiedy już czas naszego życia dobiega
Ojca, nie może on pobiegać bez Pana Boga. Niech ten Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami i niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. A teraz wszyscy pokłońmy się Bożej Dziecinie, Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi. A Archaniołowi. Panem by się przydało zdjęcie zrobić z tym murzynkiem. Przepraszam. Pasterze śpiewają, klękają cuda, cuda.